Cześć, witam Was w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmę się projektem Itena. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Itena na ten moment bardzo mały i niszowy projekt. Miejsce około 2000 w Coin Market Capie. Bardzo ciekawą rzeczą, jaka tutaj została zaimplementowana, to algorytm uzyskiwania konsensusu nazwany Proof of Person, który polega na tym, że okresowo, co ustalony właśnie interwał czasowy, użytkownicy portfeli tego właśnie protokołu dostają informacje, dostają zadanie, aby rozwiązać, a tak naprawdę ułożyć w odpowiedniej kolejności puzzle, i to jest tak naprawdę tą pracą, którą mają wykonać po to, aby zatwierdzić kolejne bloki trafiające na protokół. Także dosyć ciekawe i innowatorskie podejście. Z tego względu też postanowiłem poświęcić chwilę czasu na ten projekt. Projekt, jak wcześniej wspomniałem, jest bardzo na ten moment malutki. Tutaj w zakładce Code Progress na portalu CoinPaprika niestety nic nie mamy, co wydaje mi się, że jest związane z tym, że po prostu niewłaściwe repozytorium zostało podpięte tutaj do skryptu na tej stronie. Natomiast przechodząc już na główną stronę organizacji, widzimy tak naprawdę dosyć spore zaangażowanie w dwóch głównych repozytoriach. Pierwsze z nich to właśnie implementacja całego protokołu, bazująca w dużej mierze na kodzie źródłowym projektu Ethereum. I tutaj widzimy, że tak naprawdę na bieżąco cały czas w tym projekcie coś się dzieje. Drugi istotny projekt, istotne repozytorium do tego projektu to właśnie portfel umożliwiający i dający się uruchomić na wszystkich obecnie popularnych platformach, czy to stacjonarnych, czy mobilnych. Także analizując główne repozytorium, widzimy tutaj przede wszystkim 6 branży, które głównie są aktywne. Część z nich jeszcze czeka na wdrożenie. Jedna została już nawet zmerdżowana, czyli kod źródłowy został dołączony do głównej gałęzi kodu. Jeśli chodzi o issue, to tutaj one są tak bardzo średnio prowadzone. Widzimy jedno otwarte. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, myślę, że wynika to bezpośrednio z tego, że jest to po prostu mały projekt. Jest to projekt również prowadzony w sposób taki, myślę, że to można nazwać hobbystyczny, typowo społecznościowy, co oczywiście ma swoje plusy i minusy. Według mnie jednak na ten moment i od momentu powstania tego projektu widać zaangażowanie całego zespołu w jego tworzenie. Co ciekawe, tutaj na stronie głównej projektu jest również link do serwisu Itena Apps, która magazynuje tak naprawdę inne projekty bazujące czy wykorzystujące również w jakiś sposób cały projekt Itena. Jeśli chodzi o Itenę, to wszystko to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem na temat tego projektu. Sam osobiście traktuję go bardziej jako taką ciekawostkę, bardziej jako coś, co może być tworzone przez właśnie zespół niezależnych ekspertów i coś, co jednocześnie jest w stanie zaprezentować zupełnie inne podejście do algorytmu uzyskiwania konsensusu i jednocześnie obrazuje, że coś takiego może działać. Jeśli chodzi o potencjalne możliwości idące za tym projektem, to myślę, że pozostanie on właśnie w grupie swoich użytkowników, swoich fanów i będzie traktowane właśnie jako taka ciekawostka technologiczna, co oczywiście ma również swoje plusy. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach pod tym filmem. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.